Książka jest pierwszą biografią Edmunda Wojtyły. Bardzo się cieszę, że udało mi się dotrzeć do nowych dokumentów i do relacji świadków i dzięki temu udało się odkryć nieznane dotąd fakty na temat życia brata świętego Jana Pawła II. Do tej pory Edmund Wojtyła był postacią trochę zapomnianą, pozostającą w cieniu zarówno samego Jana Pawła II, jak i w cieniu rodziny Wojtyłów. Kiedy zbierałam materiały do biografii rodziców Jana Pawła II, a wcześniej jego matki, odkrywałam na nowo Edmunda i widziałam, że jest to postać, która jest fascynująca także dla współczesnego człowieka, dla młodych ludzi dzisiaj. Edmund był lekarzem, kiedy studiował, to co roku prosił o odroczenie opłat za studia, za stancje, za egzaminy i z wielkim samozaparciem, w ogromnym trudzie te studia skończył. To też pokazuje, jak bardzo chciał być lekarzem i jak poważnie traktował powołanie lekarza jako misję, jako służbę człowiekowi. Też wyniósł takie przekonanie z domu. On pierwszy raz w domu usłyszał o tym, że zawód lekarza jest bardzo mocno związany z etyką, z wiarą, że przede wszystkim jest to właśnie służba drugiemu człowiekowi. W tym duchu później pracował już jako lekarz. Zmarł, kiedy miał 26 lat i co ciekawe, wywarł ogromny wpływ na samego Jana Pawła II. To też są fakty nie do końca może znane, ale ciekawe jest, że na przykład pasję wędrowania po górach czy pasję aktorstwa Karol Wojtyła, przyszły papież, zaczerpnął właśnie od swego brata Edmunda. Udało mi się odkryć listy narzeczonej o Edmundzie, stanowiące rodzaj świadectwa o narzeczonym. Jest to chyba najpełniejsza, najpiękniejsza charakterystyka Edmunda. Można się dowiedzieć wielu szczegółów o nim. Na przykład, że Edmund wynika z tych listów narzeczonej, że Edmund bardzo kochał życie, że chciał żyć, że zachwycał się w czasie wędrówek górskich, zachwycał się pięknem przyrody, że nazywał po imieniu drzewa, kwiaty, zatrzymywał się przy tych kwiatach, brał je do ręki, czuł ich zapach, po prostu chłonął życie. Też narzeczona ujawnia, że miał swoich ulubionych świętych, na przykład kultem darzył świętego Mikołaja, dlatego że święty Mikołaj kochał dzieci i Edmund też kochał dzieci.